Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Wiedźmina III. Mamy tutaj znaleźć ślady jakieś, okej. Kolejne poszukiwania, kolejnych śladów. Zobaczymy, jak długo tym razem mi to zajmie. Tutaj coś jest, jakieś takie... O, właśnie. To musi być wóz Folkerta, zakrwawiony. Krasnoludzki spirytus, czemu nie? Czemu nie? Sprzed kilku dni zakrzepła. Okej, pójdziemy po tych śladach krwi, tak? Tylko ja ich nie widzę zbytnio. A, tutaj. No i do wsi, okej. W tej wsi pewnie coś będzie. Co mnie będzie chciało zaraz zabić? Trop się urywa. Trzeba się rozejrzeć, popytać. Jeżeli będzie ktoś w ogóle żywy, znając życie, pewnie nie. Ewidentnie tutaj nas prosi, żebyśmy poszli. Nic z tego, widzę. Trzeba będzie to ogarnąć. Jap! Patrzaj! Gościa mamy! Co was przywiało w te strony, panie? Pewnie zgubiliście drogę. No niekoniecznie. Nie. Raczej trop. Kogoś. Ach! To mówcie, jak możemy pomóc. Szukam Folkerta. Niziołka z jasnymi włosami. Mówi wam to coś? Niziołek, powiadacie, a był tu taki był. Ziół szukał. Aż coś go raniło. Widziałem ślady krwi. Prowadzą tutaj. Jakbyście to widzieli. Tak było. Wilce go napadli i przybiegł się schronić. Mówiłam mu, wracajcie do miasta, paniczu, bo tu łatwo o nieszczęście. Ale ten się uparł, że nie, że musi te swoje kwiatki pierwej pozrywać. Znów poszedł do lasu i już nie wrócił. A nocą słychać było wycie, aż ciarki po plecach chodziły. A gdzie ciało? Powinny chociaż buty po nim zostać. Myśmy nie szukali. My są stare ludzie, gdzie nam się po puszczy plątać. Bywajcie. Okej. Dobra, w takim razie poszukamy śladów czy czegoś tam. A to jest tak daleko? Czekajcie. Jest za daleko, chata zielarza. Aha, dobra. Zdać relację, okej. Czyżby to tylko o to chodziło? Tak mało mamy zrobić? Jak dla mnie bomba. Wolałbym już też sobie zrobić na przykład misję główną. Fabularną, ale porobimy. Witaj. Te poboczne też. Wiem już, co się stało z Folkertem. No to mów! Ja tu już od zmysłów odchodzę. Świadkowie mówią, że został zaatakowany przez wilki. Przeżył, ale potem znów poszedł do lasu, żeby zebrać te zioła. I widać, limit szczęścia się wyczerpał. To był złoty chłopak. Sumienny, grzeczny. Szkoda go. No nic. Macie wasze złoto. Niech się mnoży. Czyli jednak koniec. Okej, dobra. Dla mnie bomba. Ostatnie zadanie. Poboczne. Dobra, tym razem gdzieś na północy. Chata na uboczu chyba najbliżej.
Wypij tego eliksiru i zmniejszyj toksyczność, wypij biały miód. Okej, okej. Powinniśmy to wiedzieć już po tylu godzinach grania. Kto by tam to pamiętał, nie? Nie, no mówię, no zbugowała mi się płotka znowu. Franca nie chce biegać. Ja nic z tym nie poradzę, musiałbym zrestartować grę, a jak już zacząłem teraz nagrywać, to naprawdę mi się nie chce. Może przed następnym nagrywaniem zrestartuję, ale... zobaczymy. Już raz tak miałem, czy dwa razy właśnie, że... wszystko ok, działało, a nagle płotka się zbuntowała i Franca nie chciała biegać, nie? W ogóle. No chodź, żeś tu kurde. No same jady takie pierdoły. Jest, okej. Mutagen, dobra, mutageny zbieramy oczywiście. Ja tam sobie je przerabiam na jakieś większe zawsze. Wolałbym nawet te mutageny niż te kurde jakieś jady czy coś. Ciekawe, dokąd mnie zaprowadzi. O. Ten zapach. Robiono tu fister. Większość aparatury zabrano. Została tylko zepsuta. No tak. Narkotyki to niebezpieczny biznes. Otwarte okno, ślad buta na łóżku. Komuś się spieszyło. A jak przez okno spierdolił? Okej. Okay. Czekajcie, czy... aha, coś tu jeszcze mamy. Tutaj ślady, o właśnie, o właśnie. Ślady stóp nierówne. Ktoś tędy biegł. No widać, widać. Nawet jak używam kocich oczu, żeby widzieć te ślady i nacisnę shift, to on nie chce biec dalej, nie? Tu na chwilę się zatrzymał, schował, potem pobiegł dalej. Stamtąd tutaj. To w stogu siana? Nie, coś tu jest. Blizna na czole. To musi być ten klinet. Bełt w plecach. Szedł głęboko, więc strzelano z małej odległości. Od strony wioski. Okej, co my tu mamy poszukać? Bo ja tu nic nie widzę. Skąd padł strzał? Jak możemy to zrobić? Czekajcie, od strony wioski. Jak mogę tego kurde dowieść, że to od tej strony? Tu coś jest. Bełt od kurszy i ślady stóp głębokie. Strzelec musiał nosić ciężką zbroję. Okej. Bardzo dużo śladów, czekajcie, coś tu jest. Ślady kopyt. Prowadzą w stronę wzgórza i ktoś tam wciąż jest. Już serio, to pielce. Nie było nikogo innego. Cholery jedno. Zbieramy oczywiście te pierdoły. Okej, gdzieś tutaj mamy dalej iść.
Kurde, gdzie te ślady prowadzą? Serio tak daleko? Muszę tak... Sorry, że muszę tak klikać, ale... Ale naprawdę, no nie jestem teraz w stanie po prostu nic z tym zrobić. No buguje mi się i tyle. Nikogo nie ma. O matko. Gdzie mam, kurde? Aż tutaj, lol. Dobra, weźmiemy jakiegoś pierwszego, lepszego kunia. A, ten cwałuje, bo bez jaj. Się odbugowało coś. Mam nadzieję, że się potka, a nie ten. Nie obrazi. Dobra, pomijamy te paskudztwa. O, wytrzymałeś, słaba. Dobra, tutaj coś mamy, zobaczcie. Sobie tutaj konika zostawię. Co to jest? Jakiś magazyn? O, zakon płonącej róży ma nową siedzibę? Niczego sobie. Słuchaj no, przybłędo. Nie wiem, co tu robisz, ale mam dla ciebie radę. Wracaj, skąd przyszedłeś. No, czego jeszcze tu sterczysz? Mordę mam ci wypłazować? Damy tak na razie neutralnie. Bo zalatuje fistechem. Mielibyście coś przeciwko, żebym się rozejrzał, braciszkowie? Mielibyśmy. I to bardzo. Dość żartów. Liczę do trzech i macie tu nie być, rozumiesz? Raz, dwa... Trzy i nie żyjesz ty. Może tak. Mam inny pomysł. Będziecie liczyć do 100. Zrozumiano? Trzy, cztery, pięć, sześć... Bardzo ładnie. A teraz się odsuńcie. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Powiem tak, nie wiem gdzie jestem, co ja tu robię. Jakieś dziwne opary, pewnie trujące. Co tu jest w ogóle w środku? Jezus Maria. Ten śpi chyba. Ciebie znam, chyba. Co? Kim ty do cholery jesteś? A bo cię nie znam? Wiedźminem. Lub jak zwykli tytułować mnie twoi współbracia odmieńcem albo mutantem. Nie powinno cię tu być. A rycerze zakonu płonącej róży nie powinni mordować ludzi, ani wytwarzać narkotyków. Faktycznie nie powinniśmy. Powinniśmy bronić uciśnionych, szerzyć wiarę w wieczny ogień. Ale Rakowit nas oszukał. Złamał obietnicę, wysłał braci na front jak zwykłych żołdaków, a gdy zakon wykrwawił się, rozwiązał go. Zajął nasze ziemie i skonfiskował dobra, żeby sfinansować swoją wojnę. Tych braci, którzy nie protestowali, zrobił łowcami czarownic. A tych, którzy ośmielili się sprzeciwić, uwięził lub wypędził. Została nas garstka i musieliśmy znaleźć sobie nowe miejsce w świecie. Więc zostaliście bandytami? Ciekawe, może tak. Co by na to powiedział Siegfried z Denesle? Nie,
Siegfried z Denel? A skąd ty go w ogóle... Ja cię poznaję. Ty jesteś Geralt z Rivii. Ty zabiłeś Jakuba de Aldersberg. Zgadza się. Bardzo możliwe. Gdybym miał się cofnąć w czasie, zrobiłbym to ponownie. Od tego zaczął się nasz upadek! Od ciebie, ty przeklęty mutancie! No dalej! Wyciągaj miecz! A żaden nie problem! Krzycz. Wystarczy grzecznie poprosić. No właśnie. Zły pomysł. Zara będzie potrzebny. Ty gnoju, jeden z drugim, kurwa, jebać. Za dużo ich. Zróbmy może akcję, boże, nie to. Ardem troszkę ich pchniemy, zero. Dobra, Quen będzie najlepszy chyba, tam jest gościu u góry, musimy go załatwić, bo on mnie tutaj... postrzelowi wywoje jakoś. No właśnie. Spoko. Jeszcze został mi ostatni i tego już akcją rozwalimy. Kurde no, musiał się zawiesić. Nara. To było w miarę szybkie naprawdę. Sporo rzeczy tutaj mamy. Zbieramy sobie wszystko. Ale kurde, no proszę was, no nic nie macie ciekawego? No jakieś puste butelki, miecze, sresze, koszule. Matko kochana. Gdzie te dobrodziejstwa wszystkie, co kiedyś były? No nie ma nic. Czekajcie, może coś tutaj będzie jeszcze. Grzybki, srybki, matko kochana. Nic, kompletnie nic, okej. Sobie wywalimy parę pierdółek. To na przykład i to na przykład. To też. Użyjmy sobie na coś, nie wiem. Nie wiem jak to się używało. O właśnie. Sobie naprawimy. Okej. Okay. Naprawione. Do zielonego zaraz zajebie tu cię. Czekajcie, bo... O Jezus Maria, za zginę. I teraz weź tu wyskocz, patrzcie. Czy to nie jest głupie? I nie wyskoczy. Dobra, weźmy sobie tak. Nie dajesz mi wyboru. Jaskółka. Jeszcze pewnie tych tutaj na zewnątrz będziemy musieli rozwalić, czy nie? Nie, nie ma ich, okej. Okay. Spierdzielili. Płotka się zbuntowała, dalej jestem gdzieś u góry. Halo, gdzie ty jesteś, głupi kurde koniu? Dobra, popatrzmy, co my tu mamy.
Najbliżej do wsi niby tutaj. O, już biega, patrzcie. Usiadłem na innego konia i już się płotka odbugowała. No przecież to jest głupie. Dobra, pójdziemy tędy, bo przecież nie będę tam gdzieś... Nie wiadomo gdzie jeździł, kurde, bo tu jest znacznik, mi tam pokazuje, no bez jaj. Dobra, szybka podróż. I do Oxenfurtu. A tak by the way, to jest dalej ta sama misja? Chyba tak. Różna na czerwonym polu, a czekajcie, co to jest za misja teraz? Główna poboczna, bo nie ogarniam. Zadania poboczne. Róża na czerwonym polu, rzeczywiście. Okej. Okay. Pomściłem twojego przyjaciela. Ha, wiedziałam, że to zrobisz, kocioczka. Wiedziałam! No opowiadaj, kto za tym wszystkim stał? Byli bracia zakonu Płonącej Róży. I co im zrobiłeś? Przypiekałeś ich gorejącym żelazem? Wydłubałeś im oczy? Odarłeś ze skóry? Nie, po prostu ich zabiłem. Ech. Taki przystojny, a taki nudny. Masz, kocie oczka, twoje złoto. Idź i kup sobie za nie dwie uncje fantazji. Okej, zadanko wypełnione. I od razu mamy tutaj misję główną, spotkać się z człowiekiem Olgierda. Zobaczcie. Miło. Znowu ten ból głowy. Przynajmniej nie musimy gdzieś łazić. Dwa duże poproszę, tylko migiem! Proszę pana, trochę kultury! I wtedy patrzę, a on rach, ciach i duszkiem wypił pół beczki. Geralt, tutaj! Lustereczko? O, białowłosy! Ty wyglądasz na takiego, który się lubi lepiej. Dzięki, może innym razem. No co ty, nie daj się prosić! Ja stawiam. O kurwa. Jak on to zrobił? Pierdzielony. Popisujesz się. Oczywiście, że tak. Ty byś się nie popisywał? Uwielbiam bawić się czasem. I przyprawiać nim piernik. Widzę, że słuchałeś. Rzeczywiście mam słabość do czasu. Kiedy nad nim panujesz, możesz robić różne ciekawe rzeczy. Na przykład dosypywać świństw do zupy ludziom, których nie lubisz. Dobra, zróbmy tak. Czemu zawdzięczam twoją obecność? Chciałem ci pogratulować. Pięknie poradziłeś sobie z Olgierdem i już prawie spłaciłeś swój dług. Miałem spełnić trzy jego prośby i zrobiłem to. Zdejmij ze mnie to znamie. Jesteśmy kwita. Prawie. Żeby wypełniła się litera kontraktu, musisz zrobić jeszcze jedną rzecz. Sprowadź Olgierda do starej świątyni Lilwani. Nie było o tym mowy. Owszem, było. Jako światły człowiek na pewno wiesz, że każda umowa zawiera tak zwane kruczki. Drobne zapisy, które jednak wpływają na ostateczną treść kontraktu. Dotyczy to także umów ustnych. Pamiętasz, jak powiedziałem, cytuję, wierzę jednak, że wszystko dobrze się skończy, a potem spotkamy się we trzech
i podziękujemy sobie za wspólne przeżycia. Koniec cytatu. Tak, pamiętam. Wywiąż się z umowy, wtedy zdejmę znamię. Nigdy więcej nie będziesz mi przeszkadzał, kiedy z kimś rozmawiam. Jezus Maria. Co u licha? Czemu mam muchę w zupie? I skąd się tu wziąłeś? Jestem wiedźminem, a to czyni mnie nadludzko szybkim. Ty mi wrzuciłeś muchę do zupy? Nie, posłuchaj uważnie. Powiesz swojemu atamanowi, żeby przyszedł do świątyni Lilwani. To na południe stąd. Wejście jest w jaskiniach. Co tam się dzieje? Świątynia Lilwani. Zrozumiałeś? Zrozumiałem. Czekaj! Była tu ta medyczka, twoja znajoma. Prosiła, żebyś do niej zajrzał. Dzięki. Okej. Chłop padł trupem! No, bez kitu, to kurde, co on odwalił? Masakra. Dobra, pójdziemy do tej naszej doktoreczki. Na górę, okej. Dzień dobry. Wszystko w porządku? Geralt, jesteś. Poczekaj chwilę. Co tu się stało? Miałaś włamanie? To? Nie. Po prostu się wyprowadzam. Co? Czemu? Kiedy? Dokąd? Ach, nie o tym chciałam z tobą rozmawiać. W każdym razie nie tylko o tym, ale niech będzie. Wyjeżdżam, Geralt. Na front wschodni. Do Kedwen. Co wyczytałaś o Olgierdzie? Szybko porzuciłam księgi. Uznałam, że jeśli mam się dowiedzieć o nim prawdy, powinnam znaleźć kogoś, kto go zna. I znalazłaś? Okazało się, że nie muszę daleko szukać. Mój kolega z uniwersytetu, asystent profesora Premetycjusza Szezloka, specjalisty od czarnej magii, twierdzi, że widywał u niego Olgierda von Everec. Profesor bardzo się zapalił do jakichś badań, które Olgierd mu zlecił i ponoć od tego zbzikował. Zazdrośnie strzegł notatek i nie dopuszczał do nich nikogo, nawet swojego asystenta. Gdzie znajdę tego profesora? Tu, w Oxenfurcie. Siedzi zamknięty w swoim domu na terenie uniwersytetu. Pilnują go łowcy czarownic. Okej, idziemy do profesora. Muszę porozmawiać z tym profesorem. Pójdę z tobą. Uniwersytetu pilnują redańscy strażnicy. Sam nie przejdziesz. Strażnicy rzadko bywają dla mnie przeszkodą. Jeśli ich poranisz, to ja będę musiała ich zszywać. Poza tym może trafimy na kogoś znajomego i po prostu nas wpuści. Okej, można i tak. Jak w ogóle w tej chwili działa uniwersytet? Geralt, gdzie ty idziesz? Przecież mieliśmy iść na uniwersytet. No to gdzie idę? No to chyba dobrze idę. Po tym, jak Radowid go zamknął. Mam na myśli, czy jest dobrze strzeżony. Część akademików uciekła na daleką północ. Co odważniejsi zostali. Udają szewców i praczki. Dlaczego pytasz? Po prostu jestem ciekawy. Widzę, że akademicy zachowują się prawie jak czarodzieje. Front wschodni, a co potem? Zależy, gdzie mnie wyślą. Gdziekolwiek to będzie. Uważaj na siebie. Bez obaw. Zawsze uważam. Co to kuźwa za książki? Jakieś całopalenie tutaj zrobili, czy co? Żeby to już tutaj było? A czemu my tutaj mamy? Aha. Okej, bo tam mamy się z nim spotkać, z tym. Dobra.
Słuchajcie kochani, to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli tak, łapka w górę i do usłyszenia w kolejnym. Trzymajcie się. Hej.